11 Houston, the definition is pretty good on our monitor here. The color's not too far as the at least on this set. Could you describe what you're looking at? Over. Zaczęło się dlatego, że spotykaliśmy się ciężkimi motocyklami na jakichś tam spotkaniach i nagle się okazało, że nie ma nigdzie takiego rajdu, w którym można jeździć w Ofie. I jakby od tego czasu gdzieś powstał pomysł, a od pomysłu, no to dobrze, to zróbmy imprezę. No i tak powstała idea w 2014, Julek? 2014, jest siódma edycja, tak? No. Pierwsze rajdy były zrobione na zasadzie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście bardzo fajny system dofinansowania. Środki otrzymaliśmy po 3 latach od rozpoczęcia procesu wnioskowania. A no 2,5 po imprezie. No ale to tak. Zaciągnął, nie? Wjechał w tą wodę jak masło, rozumiesz?
sobie, ja sobie sam to porobię. Ulala, ale spokojnie. Na początku było, nie wiem, żeby dobrze policzyć, z 38-40 zawodników. To była pierwsza edycja, w ogóle pierwsza edycja była bardzo znamienna, bo nawet jak gdzieś robiliście zdjęcia, to możecie trafić na taki pieroński kurz. To jest taka grafika namalowana jak gdyby w odniesieniu do tego, dlatego że padało nam 3 tygodnie przed imprezą i praktycznie przez całą imprezę. Impreza była wtedy wycelowana na Zimnej Zośki i Zimnej Zośki było klasycznym układem deszczu, więc to było bardzo ciekawie. O, mamy szerszenia w okolicach. Honey, what you doing to me, my love? Honey, what you doing to me? Come on. Make yourself at home. Honey, what you doing to me? Honey, what you doing with your sweet dark eyes? Honey, what you doing to me? Come on in and make yourself at home. Honey, what you doing to me? Tell me about your troubles and I'll tell you about mine. Honey, I've got time. Honey, I've got time. Tell me about your worries and I'll tell you about mine. Honey, I've got time, honey, I've got time. Tell me why you laugh and why you cry. Honey, I've got time, honey, I've got time. Może po mnie tego nie widać, bo jako organizator dość spięty chodzę przez całą imprezę, ale jak wracają piersi z OS-ów, którzy są ubłoceni, uwaleni i mają banana od ucha do ucha na twarzy, to to jest coś, co powoduje, że chce się człowiekowi robić drugą imprezę. Oczywiście są też tacy, którzy nie są zadowoleni, ale myślę, że jeszcze się taki nie narodził, kto by wszystkim dogodził, niezależnie od tego, jak bardzo by się starał, nie? Gdyby nie rodzina, nie byłoby Tukana. To jest na wprost i nie ma o czym dyskutować. Mam potężne wsparcie w postaci całej swojej rodziny. Moja żona jest główną żywicielką imprezy, sama wszystko wykonuje, oczywiście z pomocą wszystkich naszych ludzi, wolontariuszy i rodziny, więc nie jesteśmy taką imprezą, która zamawia catering i przyjeżdża catering, tylko jesteśmy imprezą, gdzie widać, jak się obierają ziemniaki na 2 godziny przed startem, albo jak się robią bułki, nie wiem, 2 minuty po północy, albo o którejś tam godzinie, więc... Albo o 4 rano, tak jak mówi. Generalnie rodzina jest w to zaangażowana. Myślę, że rodzina i nasi przyjaciele najbliżsi, którzy z nami funkcjonują, wspierają. Poza tym mam część wolontariuszy, ludzi, którzy przyjeżdżają. I to jest bardzo płynny układ, bo dzisiaj w tym roku przyjechał, był wolontariuszem, w przyszłym roku przyjeżdża, jest uczestnikiem, a jeszcze w przyszłym przyjedzie tylko zobaczyć, bo nie ma czasu, bo chce wyrwać się na chwilę, żeby spotkać ludzi. Także zawsze byliśmy takim specyficznym rajdem ze specyficznym klimatem. No to muszą uczestnicy się wypowiedzieć, co oni na ten temat sądzą. Ja myślę, że jesteśmy troszkę inni niż pozostali.
że Tukan to jest taka impreza, gdzie ludzie muszą sobie pomagać, że robimy takie trasy, gdzie umiejętności tych zawodników są na tyle różne, że nie jesteś tylko sam, że ktoś ci pomoże. Zresztą w tym roku na plecach naszej koszulki mamy specyficzny wpis, który dość jasno oddaje jakby ideę naszej imprezy. To jest wpis dla nas bardzo symboliczny, dlatego że dokonał go Mariusz, który zginął tragicznie w tamtym roku. Z nim tworzyliśmy tą imprezę, z nim kłóciliśmy się o pewne rzeczy. No tak dla tych, którzy znali Mariusza z widzenia lub go w ogóle nie znali, Topola jest tworem Mariusza, więc historie i opowieści związane z bagnem w Topoli i całym tematem to jest tak dlatego, że Mariusz to kiedyś wymyślił i zrobił. I wracając do tego układu, co jest ważne w przesłaniu, to ten napis z tyłu na plecach, to jest właśnie jego pierwszy wpis w księgę naszą pamiątkową, bardzo dużo oddaje z tego naszego układu. Jak upadniesz, ktoś ci pomoże, nie jesteś sam, przyjeżdżasz na imprezę i zaczynasz żyć w trochę innym świecie. I myślę, że to jest istotne. Cześć, to jest 7 edycja 2020, wersja covidowa. Było bardzo ciekawie, przyjechało bardzo dużo ludzi z całej Polski jak zawsze. Trochę mniej niż oczekiwaliśmy, no ale wiadomo, przepisy, sytuacje są różne. Trzeba dbać o bezpieczeństwo. Dziękujemy, że byliście z nami w tym roku również. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które powstały z różnych powodów. Mamy nadzieję, że pojawicie się w maju, który na pewno się odbędzie, bo część zawodników przeniosła opłatę na przyszły rok. Dziękujemy wolontariuszom, których było w tym roku jak zawsze twardy, że tak powiem, trzon, dzięki którym to wszystko się kręciło do przodu, dzięki którym cała impreza, że tak powiem, wypaliła. Pogoda dopisała średnio, nie było piorunkowego kurzu, ale też nie było tragicznego błota jak na Topoli, więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni. No i zapraszamy na kolejne edycje. Mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić jak co roku.